Siemano, jak na pewno wiesz, wraz z Kopenhagą otrzymaliśmy coś takiego jak souvenir PKJ. W dniu dzisiejszym nad nimi to planujesz troszeczkę pospuszczać. A mianowicie, owe przedmioty zawitały już na Market Steam i możemy zobaczyć ich ceny. Coś, co warto podkreślić na samym starcie, to że takowy przedmiot można kupić w CS-ie, tak na dobrą sprawę, za 12 zł i 35 groszy. I kiedy patrzę na te ceny, pewnie twoją uwagę przykuło kilka przedmiotów. Między innymi te, które sprzedawane są za złotych poniżej 11 oraz te, które warte są około 13 zł. Na samym starcie warto powiedzieć, że ja tutaj troszeczkę mówiłem o Inferno, że ten przedmiot może być interesujący z perspektywy takiej, że dość niewiele meczy rozgrywanych jest na owej mapie. W związku z powyższym, no jest szansa, że po prostu tych souvenir package będzie mniej. I na chwilę obecną poniekąd się to sprawdza, bo jest ich 30, jest to trzykrotnie mniej niż drugiego w kolejności przedmiotu, którego jest najmniej, czyli tutaj Anubis z Nuke biją się o ten zaszczytny tytuł. I co warto powiedzieć, to to, że nie jestem jakiś niesamowity, że to przewidziałem, należy powiedzieć, że na chwilę obecną totalnie nic z tego. Dlatego, bo warto powiedzieć, że te przedmioty jeszcze będą robiły ciekawe ceny, w sensie ciekawe ceny, ciekawe rzeczy się będą działy z ich cenami, z nimi ogólnie na markecie i warto o tym po prostu wiedzieć, że to, że na chwilę obecną one kosztują tyle, a tyle, to nie ma większego tak na tą sprawę wpływu na to, jak to finalnie się będzie potem po prostu przedstawiało. Warto powiedzieć, że jest szansa, iż dużo ludzi zwietrzyło interes właśnie w tym momencie, kiedy zobaczyło te przedmioty na markecie za 15-14 zł. Obserwowałem ten market dzisiaj właśnie w okolicach powiedzmy południowych, przedpołudniowych nawet i tutaj właśnie widziałem, że takowa cena widniała, czyli 14 polskich złotych za takowy przedmiot. I mam wrażenie, że jest co najmniej jedna osoba na tym świecie, która popatrzyła na to wszystko i która stwierdziła, mogę go to kupić za 12,35, a mogę tutaj też to sprzedać tak na dobrą sprawę za 14 zł. No interes życia. I tak i nie. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A tak powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIAKO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Bo warto sobie powiedzieć o tym, że na Steamie jest coś takiego jak prowizja w postaci 13% od tego, za ile sprzedasz. Czyli zakładając, że nawet ten przedmiot byś opchnął jakimś cudem za 15 zł, okej, nie wnikajmy jak, nawet jakbyś go opchnął za 15 zł, no to tak na tą sprawę po tej prowizji będziesz miał z tego 13, coś takiego, więc stosunkowo kiepsko. Jeżeli opchniesz go chyba za 14, no to chyba nie muszę tłumaczyć, że interes z tego praktycznie żaden. A być może i nawet wręcz przeciwnie. Więc ludzie, którzy tutaj wyłożyli kasę na takowy przedmiot, no może nie do końca im się to turbo powiedzie i raczej naucz się na ich błędach i raczej nie bądź jak oni po prostu. W związku z czym, jeżeli widzisz jakiś przedmiot, który nawet kosztuje teraz więcej niż 12,35, przykładowo patrzysz z podziwem na taki Mirage, który jakby na to nie patrzeć wychodzi tutaj jako jeden z najciekawszych souvenir package'y, między innymi z perspektywy takiej, iż kolekcja, którą właśnie prezentuje Mirage, czyli D2021 Mirage Collection, jest naprawdę niczego sobie. Czerwony, przepiękny skin, jakim jest AWP Deset Hydra, bardzo ładne różowe skiny i ogólnie lubiana kolekcja, to jest coś, co zdecydowanie będzie pchało przedmiot tego to właśnie souvenir package'a. Myślę, że tutaj poniekąd może być podobnie właśnie z Vertigo, który też jest właśnie z tego samego roku i też jest niczego sobie kolekcją. Warto po prostu o tym wiedzieć. Także, jeżeli zobaczysz przedmioty za 13, 14 albo nawet i 15 zł, nie wymieniaj żetonów. Nie wymieniaj żetonów, nie kupuj ich w CS-ie po prostu. Dlaczego? Dlatego, bo będziesz mógł je sprzedać za tydzień. A za tydzień sytuacja będzie totalnie inna. Jeżeli byś miał jakiegoś turbo farta i nawet jeżeli byś po prostu kupił te przedmioty, kiedy w zasadzie kupiłbyś te przedmioty za te 12,35, na markecie Steam kosztują 13-14 zł. Ty stwierdzisz, że zarobisz na tym kilka groszy, to jest dla ciebie biznes stulecia? No to weź pod uwagę, że na pewno jakiś Azjata był od ciebie szybszy i na pewno zrobi to przed tobą. A jak sam możesz zobaczyć, wchodząc na market Steam, możemy sobie zobaczyć, że przypomnę, dzisiaj te przedmioty weszły na market Steam. W związku z czym jeszcze nie mamy danych z 24 godzin, ale jeżeli sobie patrzymy na to, jak tutaj się prezentuje, możemy zobaczyć, że tych przedmiotów trochę schodzi, ale też nie jakoś od groma. Warto sobie powiedzieć, że ruch na tym przedmiocie oczywiście, że jest, ale dlatego, bo to jest pierwszy dzień tego przedmiotu na markecie Steam. W związku z powyższym nie sugerowałbym, że to jakoś ten ruch zostanie nagle mega wzmożony. Warto o tym wiedzieć. Chyba że zostaną dodane, w sensie jakby wlecą na market jeszcze te souvenir package z jakimiś ciekawymi tam souveniami z jakichś ciekawych meczy. No to to jest jedyne, co w jakiś sposób na poszczególne, jakby to powiedzieć, egzemplarze może wpłynąć. I jeżeli ty na przykład śledzisz esport, ogarniasz temat i widzisz, że o, ten mecz, tak na dobrą sprawę wydarzył się tydzień temu, za niedługo te przedmioty wejdą na market, mam takowy przedmiot, no to sugerowałbym, żeby być jako jeden z pierwszych, który będzie to sprzedawał, bo być może ktoś akurat jest łasny na ten przedmiot, też po prostu chce mieć taki, a nie inny suwenie, w związku z czym warto po prostu o tym wiedzieć, także nie daj złapać na pułapkę taką, że możesz kupić coś za 12,35, a na markecie schodzi za 13 zł, więc opchniesz to 65 groszy na sztuce, kupujesz takich sztuk tysiące, zarabiasz miliardy po prostu.
No, spokojnie. Wyhamowałbym trochę. Naprawdę, mocno bym wyhamował. I to piętą.